Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie i w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj zabieram Was po gdańskim historycznym garnizonie. Będziemy dzisiaj wykonywać zabieg, który myślę, że przyda się osobom, które są uczulone na te owady bąkoskrzydłowe, czyli różne bąki, pszczoły. Jeśli ktoś faktycznie ma z tym problem i nie może zrobić hialuronidazy, to taki zabieg dla Was będzie idealny. Oczywiście już uprzedzam, że to nie jest autopromocja. Ja po prostu chciałam pokazać Wam, bo wiem, że dużo osób ma z tym problem, że właśnie tu nie może skorzystać z tego, tu z tamtego, a często jak, nie wiem, robiło się kiedyś usta, to później są jakieś grudki i tak dalej. Ja swoje akurat rozpuściłam, ale też nie chciałam rozpuszczać wszystkiego, ponieważ no też zanika własny kolagen i później te usta no wyglądają tak średnio. Więc jakby reszty pozbędziemy się tym laserem. Generalnie będę miała pierwszy raz to robione, więc dosłownie nie wiem, na co mam się pisać, czy to będzie boleć, czy to nie będzie boleć. No ale się przekonamy i zobaczymy. Ewelina ma złote ręce, także myślę, że nie będzie tak źle. Chodźcie. Tutaj jeszcze pracuje właśnie mój kolega w Hermejcie, więc mu pomachamy. Oj, chyba go właśnie nie ma. Ale to nieważne, już się widzieliśmy. Jak wiesz, bardzo boję się bólu. Jak to w ogóle działa? Na jakiej zasadzie? Bo gdzieś tam też chciałabym odbudować, wiesz, te rynienki, które mam po hialuronidazie, takie starcze. Starcze. No i już właśnie mi powiedziała, jak to w ogóle działa i czy faktycznie nie boli. Nie boli. Jeśli mówimy jakby o tym laserze, no to jest jakby laser nieablacyjny, czyli też nie tykamy jakby twojego naskórka, więc nie będziesz miała żadnego okresu rekonwalescencji. Nie będę tutaj czerwona? Nic. Okej. Okay. Nie. Jeśli chodzi o usta, czyli w twoim przypadku też będziemy jakby przyspieszały ten kwas hialuronowy, jakby degradację. Dodatkowo też jakby zestymulujemy sobie włókna kolagenowe, czyli będziesz miała po prostu lepsze jakby napięcie skóry. Jeśli mówimy o tej okolicy jakby wokół, no to dokładnie też będziemy sobie wypłycały zmarszczki jakby pracowały. Czyli tutaj też możemy robić za ustami, tak? Na całej twarzy możemy ogólnie robić zabieg. Wow, super. Tak. No ale też tak, może spróbujmy najpierw te usta, tak. a jak będzie fajnie, to wtedy po prostu się umówimy na całą twarz. Okej, super. I minimum ile tego trzeba zrobić? Generalnie od 3 do 6 zabiegów, w takich odstępach 2-3 tygodniowych. Natomiast jeśli jakby mówimy jeszcze o całej skórze twarzy, troszeczkę inaczej jesteśmy w stanie pracować, no bo jakby pracujemy na 5 poziomach ogólnie, czyli zaczynając od bardzo głębokich warstw skóry do tych powierzchownych, więc też jesteśmy w stanie wpływać sobie na obkurczenie gruczołów łojowych, na poprawę kolorytu ogólnie skóry, na jej zagęszczenie, czyli też redukcję tych zmarszczek. Czyli jak ktoś ma rozszerzone pory, to również jest to zabieg dla niego. I jak nawet nie chce gdzieś tam rozbić kwasu hialuronowego, a zrewitalizować swoje usta, to jak też najbardziej. Jakby no, dla niego. Jak najbardziej. Super. W ogóle same superlatywy, więc działamy. Działamy. Znowu główkę do góry i będę Ci już zakrywać oczy. Gdyby Cię coś tam piło spod spodu, bo tam jest taki guziczek, to śmiało proszę mów. Jeszcze nałożę Ci waciki i podpompka. Jak wyglądam? Pięknie. Dobra, gdzieś Cię coś uwiera? Nie, super. Nie ma co się bać, to nie będzie jakoś bolesne, nie? Dobra, zaczynam Cię pracować, więc uwaga. To nie będzie bolało. Boli Cię? No, troszeczkę. Czekaj. Troszkę czuję prąd. No, ciepło takie. Przeszywające, to jest normalne? Tak.
Jakbym pracowała z Tobą właśnie na skórze, tak bardzo powierzchownie, to takie dźwięki byś słyszała cały czas. Czemu? No bo to jest akustyczne jakby działanie, nie? A one jeszcze trochę spadną po tych zabiegach laseru? No, w sensie nam jakby zależy, żeby to, co jest jeszcze w środku, żeby rozbić, nie? W szczególności te grudki, które Iza Ci jakby pokazywała. I jakby podnosimy ogólnie temperaturę, czyli też przyspieszamy jakby degradację tego kwasu, który jeszcze pozostał w skórze. Patrzę co chwilę na włosy. Tak, są nowe włosy. Co chwilę nowe włosy, teraz też w ogóle. Jakoś mi się zachciało grzywki, więc... Słuchajcie, przeżyłam. Nie było tak źle, aczkolwiek w niektórych momentach się trochę bałam, bo ten dźwięk faktycznie jest taki dosyć naprawdę mocny. Ale jest okej. Myślę, że kolejne 4 zabiegi również przeżyję i że będzie już lepiej tylko. Zabieg jest generalnie przyjemny, czuć takie ciepło, które się wytwarza, więc myślę, że nawet dla największego strachajły, takim jak jestem ja, było naprawdę w porządku. Też Ewelina gdzieś tam właśnie wyjaśniła mi wszystko od A do Z, więc też czułam się taka mocno zaopiekowana. I myślę, że spróbujemy na twarz ten laser. No. Dam Wam znać jeszcze, jak było po wszystkich zabiegach, bo gdzieś tam też no muszę zrobić ich trochę, żeby przyspieszyć redukcję, tak? Tego rozbicia kwasu. Tak. No i powiem Wam, jak tam było. Na razie jestem zadowolona. Nic nie widać. Tak. Przyszłam, weszłam, wyszłam. Super. Okej, no to co? Zabieg wykonany, nie było tak źle i w sumie lecimy dalej. Bardzo, bardzo Wam polecam zabieg u Eweliny. Można się dowiedzieć naprawdę mnóstwa fajnych rzeczy. Akurat dzisiaj, abstrahując od tematu, dowiedziałam się, czym się różni retinol a retinal. Także no powiem Wam, że naprawdę tutaj jest wiedza nieograniczona. No i co? Później dam Wam znać, jak to było po tych wszystkich zabiegach i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!